Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznacie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to, co się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Patrząc się po ilości produkcji hollywoodzkich na temat Armagedonu i tego, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, można powiedzieć, że już mamy sprecyzowany obraz tego dnia. A jak to będzie tak naprawdę? Czy ludzie zorientują się, że już jest ten dzień? Ja się właśnie zastanawiam, jak to będzie wyglądało, bo wszystko wskazuje na to, że sąd ostateczny nie dotyczy Amerykanów, bo oni zawsze wygrywają i oni zawsze przeżywają w tych wszystkich produkcjach hollywoodzkich. Tak, wygrywają apokalipsę, to prawda. Natomiast nie, no jak to będzie wyglądało? Ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jezus oczywiście posługuje się pewnymi obrazami. I myślę, to jest taka trochę ludzka ciekawość. My byśmy chcieli wszystko wiedzieć. I to też pokazuje taką naszą niepewność i brak zaufania do Pana Boga. My byśmy chcieli wiedzieć konkretnie, o której godzinie i kiedy będzie koniec świata, bo wtedy byłoby fajnie, bo można by było sobie nagrzeszyć i w ostateczności się przygotować do tego, żeby wszystko było na miejscu. Teraz jestem cacy, tak wszystko żeśmy zrobili. Ale ubożenie. Tak, ale tylko w ostatniej chwili, nie? Bo na długo przed to jeszcze byłoby hulaj duszo. Jak w Lidlu przed świętami. Dokładnie, coś w tym stylu by było. Natomiast audycja zawiera lokowanie produktu. Natomiast rzeczywiście chyba nie o to chodzi. Panu Jezusowi chyba nie o to chodzi, żebyśmy znali konkretnie termin. Tym bardziej, że w Ewangelii mówi nam, że ani aniołowie, ani Syn nie wie, tylko Ojciec. I dobrze, bo nie wiemy, co by się działo, gdyby ta informacja była podana. I za każdym razem, kiedy będziemy słyszeli jakiś taki news właśnie o tym, że już ogłoszono datę końca świata czy coś takiego, to możemy być spokojni. Bo Ewangelia mówi wyraźnie, tylko Ojciec wie, kiedy to nastąpi. A dla nas naszym końcem świata jest oczywiście nasza śmierć. To tutaj muszę dopytać, taką małą dygresję zrobić. Co powoduje ludźmi, że tak śmiało głoszą tezy, o właśnie, znam datę końca świata, koniec świata nastąpi, najlepiej sprzedajcie wszystko, idźcie i czekajcie. No i właśnie wydaje mi się, że tu jest kwestia kluczowa, mianowicie dla mnie, no niestety, ale chyba jest to kwestia chęci zysku i zrobienia na tym biznesu. Na końcu świata można zrobić niezły biznes. Na tym, jak ludzie nagle zaczynają wykupywać, nie wiem, wodę i żywność, bo nie wiadomo, co się będzie działo. Jak zaczynają właśnie sprzedawać swoje majątki na rzecz jakiegoś guru w sekcie czy coś w tym stylu. To jest wszystko grubymi nićmi szyte. Za każdym razem, kiedy ktoś zaczyna mówić o tym, że zna datę końca świata, to trzeba na to patrzeć przez palce i zastanawiać się, czego ten człowiek tak naprawdę chce ode mnie. Jaki biznes próbuje na tym ugrać, bo to od samego początku koniec świata był takim tematem, który nakręcał ludzi, na którym można było zrobić dobre pieniądze. Dużo się mówiło o końcu świata na przełomie właśnie ostatniego milenium, czyli rok 2000. Tak, rok 2000, rok 2012. Tak. Wcześniejsze, no skąd się wziął opłuc Sylwestra, tak? Rok tysięczny, kiedy ludzie byli przekonani, że już koniec. Że koniec, tak? Zaczęli się gromadzić na placu Świętego Piotra i wraz z papieżem Sylwestrem, kiedy wybiła 12, nic się nie zaczęło dziać, zaczęli się bawić i świętować. No więc to są takie momenty, kiedy gdzieś tam z jednej strony ten lęk ludzki taki, z drugiej strony chęć doświadczenia pewnej sensacji. Nie. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby się przygotowywać do tego naszego końca świata, czyli do śmierci. I każda uroczystość pogrzebowa nam o tym przypomina i zadaje nam pytanie, czy ja jestem gotowy. Czy gdyby teraz na mnie przyszedł ten koniec świata, bo to jest w pewnym sensie koniec świata. My w teologii możemy przypuszczać, tak, co się dzieje po śmierci z człowiekiem, sąd i tak dalej,
ale musimy cały czas brać pod uwagę, że wchodzimy w rzeczywistość czasu, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć, bo po śmierci nie ma czasu. Nie? Czyli my nie wiemy, czy w momencie, kiedy ja umieram, czy to się właśnie nie dokonuje. Nie? Czy właśnie nie wchodzę w tą rzeczywistość tej paruzji. Ewangelia i Słowo, znaczy Słowo Boże i Kościół mówi nam, że przyjdzie jeszcze ostateczne podzielenie. Najpierw ten sąd ogólny, potem sąd szczegółowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy to nastąpi, w jakich realiach. Dlatego myślę, że możemy spać spokojnie, o tyle spokojnie, o ile jesteśmy w relacji z Panem Bogiem, to znaczy o ile jesteśmy przygotowani na naszą własną śmierć, która przyjdzie jak złodziej, jak mówi Ewangelia. Ja muszę tutaj dopytać o jedną rzecz. Zakładając, teoretycznie oczywiście, że jutro będzie ten koniec świata, a człowiek ma totalnie życie w rozsypce, totalny bałagan, jest daleko od Boga, daleko od Kościoła, no i widzi, co się dzieje i pierwsze, co mu przychodzi na myśl, no właśnie, koniec świata, apokalipsa, sąd. Czy w takim momencie dla takiego człowieka, kiedy przyjdzie Jezus powtórnie, będzie dla niego jeszcze szansa na nawrócenie się, czy to już jest koniec? Zawsze jest szansa, póki żyjemy. Póki żyjemy, zawsze mam szansę na... Bo dla mnie jest wtedy miłosierdzie Boże. Czy dla mnie jest wtedy to sformułowanie, Jezu, ufam Tobie. Ja nie wiem, co się dzieje, ale ja żałuję. Jest takie świadectwo pewnej aktorki, która teraz jest aktorką, ale przez swoje życie przeszła naprawdę w bardzo ciężki sposób. Była wykorzystywana seksualnie, była prostytutką, narkomanką, zachorowała na raka w trakcie. Po prostu to jej życie było tragiczne. Ale mówi, że w momencie, kiedy chciała popełnić samobójstwo, mówi, kiedy miała doświadczenie takiej olbrzymiej ciemności, która ją ogarnia, kiedy przedawkowała heroinę, mówi, kiedy była już w stanie odchodzenia, mówi, wtedy poczuła w sobie taką olbrzymią rozpacz, taki brak po prostu nadziei. I wtedy, mówi, zawołałam tak bardzo po ludzku, mówi, Boże, jeżeli istniejesz, to mnie ratuj. Sytuacja się tak rozwiązała, że ktoś wszedł do pokoju, zadzwonił po pogotowie, ona została uratowana, nie? Ale mówi, dla niej to było czyste doświadczenie tego, że Bóg istnieje i jest szansa dla każdego. Że nawet w najgorszym momencie, nie ma takiego bagna, z którego Pan Bóg nie byłby nas w stanie wyciągnąć. Tego dla każdego jest szansa. I teraz tylko na czym będzie polegał problem? Problem polega na tym, w jaki sposób ja podchodzę do Bożego miłosierdzia. Czy podchodzę do Niego w sposób zuchwały? To znaczy, mogę grzeszyć, przy końcu życia zawołam, Jezu, ufam Tobie, wszystko mi przejdzie. Nie? Czy faktycznie we mnie jest to żywe pragnienie nawrócenia? Czy we mnie jest ta żywa chęć odmiany mojego życia? Bo czemu my się często nie nawracamy? Z jednego podstawowego powodu. Mamy świadomość tego, że nawrócenie od nas wymaga zmiany naszego życia. No, nam jest dobrze w tych naszych grzeszkach, nam jest dobrze w tym naszym bagienku, ciepło, miło i serdecznie, no to po co ja to mam zmieniać? Nie? Po co mam zmieniać coś, w czym mi jest dobrze? Dlatego my często słuchamy Ewangelii, chodzimy do kościoła nawet, wszystko jest fajnie, no ale jeżeli ja chciałbym żyć w bliskości, jeżeli chciałbym żyć jakąś duchowością, jeżeli ja chciałbym żyć w kontakcie z Panem Bogiem, no to musiałbym zacząć częściej chodzić do spowiedzi, musiałbym zacząć częściej przystępować do Komunii Świętej, musiałbym zacząć meblować jakoś to swoje życie, nie? Ale mi jest wygodnie. No to, Panie Boże, poczekaj jeszcze trochę. Nie? To znaczy, ja Cię kocham, ale tak nie do końca. Nie? No to jest tak, jakbyś... To jest tak, jak, no nie wiem, do czego to porównać, nie? Że już bym chciał, ale jeszcze nie, tam nie ma co się spieszyć, nie? Tam spokojnie jeszcze sobie możemy pociągnąć. No albo w lewo, albo w prawo. Nie? Nie da się być trochę w ciąży. Albo jestem w ciąży, albo nie. Albo kogoś kocham, albo kogoś nie kocham. Albo za nim idę, albo za nim nie idę. I tu jest to. Jeżeli ja żyję na zasadzie, przyjdzie czas, to się nawrócę, a będę stary, to się będę modlić, nie? No to może przyjść, to nie jest znowu straszenie, żeby to tak też nie brzmiało, że może przyjść sytuacja, kiedy ja nie doczekam tego momentu, kiedy zacznę się modlić. Nie? Albo już będę tak zacietrzewiony, już będę tak zastygły w tym swoim niemodleniu, że tak to nazwijmy, że już może mi nic wtedy nie pomóc. Co mną kieruje i z czym chcę żyć? To będzie to pytanie,
nie? Odnośnie tego całego końca świata. Miłosz chyba napisał kiedyś taki wiersz, że innego końca świata nie będzie. Nie? To znaczy, że podczas końca świata tam Biedronka chodzi po trawie, coś tam się dzieje. Nie? No bo koniec świata dla każdego z nas to jest moment naszej śmierci. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Trudno jest nam się na niego przygotować. Mamy być gotowi. Po co musi być koniec świata? Po co musi być? Dla nas to jest oznaka Bożego miłosierdzia, że może być koniec świata. Bo nasza śmierć i nasz koniec tutaj na ziemi to jest w perspektywie chrześcijan stanięcie w obliczu Pana Boga. Czyli doświadczenie pełnej miłości, pełnej radości. Wypełnienia wszystkich naszych braków i naszych niedoskonałości. Ale świat, po co musi się skończyć świat? No już trzeba Panu Bogu zostawić. Po co musi się skończyć? Bo nie jest doskonały, tak można powiedzieć. Jest doskonały w tym wykonaniu Bożym, ale jest pełen grzechu. Tak, czyli musi się dokonać, jakby to powiedzieć, oczyszczenie go przy końcu. Ale mówię, to jest taka perspektywa eschatologii jest tak odległa, że dla nas to zostaje tak naprawdę w pozycji pewnej, znaczy na przestrzeni pewnej dywagacji. Nie? W tej perspektywie musimy być trochę, nie chcę być egoistami, ale musimy trochę myśleć o sobie. Nie? Ja robię wszystko, żeby gdzieś we mnie było to zbawienie, żeby ono się dokonało na mnie. Jasne, moi bliscy i tak dalej są dla mnie ważni, ale to mimo wszystko są, załóżmy, dorośli myślący ludzie. Często są takie problemy ludzi, którzy gdzieś tam przychodzą do konfesjonałów, czy nawet się tak żalą po prostu, nie? Ojcze, mam tyle i tyle lat, całe życie wychowywałam, czy wychowywałem swoje dzieci w wierze i one teraz odeszły od Kościoła, odeszły od Boga, żyją jakby Pana Boga nie było i tak dalej. I ludzie to przeżywają bardzo mocno, no bo dla nich wiara jest wartością, dla której oddali całe swoje życie. I nagle to się zaczyna sypać. To znaczy oni są pewni, oni gdzieś tam żyją z Panem Bogiem, ale ci, których kochają, zaczynają odchodzić od tego Boga. No i pojawia się problem. Co robić? Ratować za wszelką cenę? Owszem, to jest ważne, żeby walczyć, żeby pokazywać, żeby się modlić, żeby prosić Pana Boga, żeby gdzieś tam pokazywać ten moment nawrócenia, pokazywać tego, co mi daje Pan Bóg. Ale ostatecznie zawsze mamy do czynienia z ludźmi wolnymi. W Ewangelii o dobrym pasterzu jest taka mowa, że Jezus mówi, że dobry pasterz zostawia, jeżeli zagubi się jedna owca, zostawia 99, idzie po tą jedną i jeżeli ją znajdzie, to wtedy przyprowadza ją do stada. Pan Bóg zostawia tą klauzurę, jeżeli. Dlaczego? Bo szanuje wolność człowieka. Szanuje wolność człowieka, jeżeli ją znajdzie, jeżeli człowiek da się znaleźć. To jest to wołanie, nie? Boże, jeżeli istniejesz, to mnie ratuj. Ja się pozwalam znaleźć Panu Bogu, albo się Mu nie pozwalam znaleźć. Znowu, mamy często pretensje. Gdzie był Bóg kiedy? Gdzie był Bóg kiedy? Trzeba się zapytać, gdzie był Bóg dużo wcześniej? To znaczy, gdzie ja byłem z Panem Bogiem dużo wcześniej? Że zostało doprowadzone do takiej sytuacji. Nie? To, że nazistowskie Niemcy zbudowały obozy koncentracyjne, to nie jest wina Pana Boga. Bo to ludzie tych nazistów wybierali. To ludzie za tą ideologią szli. To ludzie im uwierzyli. My byśmy Pana Boga chcieli z Pana Boga zrobić aspirynę, która ma rozwiązać wszystkie nasze problemy. Nie? Nie ma, robię się chory, łykam i jest super. No to trochę tak nie działa. Tutaj gdzieś Pan Bóg też wymaga od nas pewnej konsekwencji. Dlatego to pokazuje i w Ewangelii wielokrotnie pokazuje nam sytuację końca świata. Jest przypowieść o polu, na którym Pan sieje zboże. W nocy przychodzi człowiek i sieje konkol. Przychodzi zły, tak? Zły człowiek i sieje konkol. No i na polu rośnie i pszenica, i konkol. I przychodzą słudzy, mówią, panie, no to my przejdziemy przez to pole, wyrwiemy ten konkol, żeby rosła tylko pszenica. A pan mówi, nie, bo zadepczecie jedno i drugie. Mówi, niech rosną razem. Przyjdą żniwa, zbierzemy, oddzielimy konkol od zboża, zboże pójdzie do spichlerzy, a konkol pójdzie w ogień. I to jest obraz właśnie tego końca świata. Wzrastamy razem. Mamy możliwość doświadczenia Pana Boga, mamy możliwość nawrócenia się, mamy możliwość doświadczenia Jego miłosierdzia. Pytanie, czy chcemy?
pytanie, czy podejmiemy to ryzyko, że tak powiem, żeby się nawrócić.